Państwo, gorąca prośba, abyśmy gromadzili się na placu. Z tyłu jest jeszcze miejsce. Ci, którzy stoją z boku, szczególnie na trawnikach, proszę bardzo, aby zejść z tych trawników i wejść na plac, na płyty. Którym zależy na dobrej polskiej szkole. Niezrzeszonych i zrzeszonych w inicjatywie Nie dla chaosu w szkole. Witamy uczniów. Witamy pracowników oświaty publicznej i niepublicznej. O zabranie głosu prosimy prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. Dyrektorzy szkół, babcie i dziadkowie wnuków, wszyscy, których dzisiaj tutaj przywiodła walka o utrzymanie dobrej i nowoczesnej szkoły, bo taką szkołę mamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na proteście, który wspólnie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego organizuje kilkanaście organizacji pozarządowych. Witam członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Główny, Prezydium, Prezesów Oddziałów, Ognisk, wszystkich, którzy tworzą ponad 250-tysięczną rzeszę członków ZNP. Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, wspólnie z nami, razem, ręka w rękę, nauczyciele i dyrektorzy szkół, przedstawiciele organów prowadzących, władze samorządowe, przedstawiciele świata nauki i tak jak powiedziałem, rodzice, którzy są najbardziej zainteresowani, ale razem ze swoimi dziećmi tutaj przyszli. Chcemy zaprotestować przeciwko temu chaosowi, temu zamętowi i demontażowi polskiej oświaty, który jest realizowany poprzez działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, który znalazł swoje odzwierciedlenie w dwóch ustawach. Jesteśmy temu zdecydowanie przeciwni. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, parę dni temu pani premier powiedziała, że będziemy tworzyć dobrą i bezpieczną szkołę. Apelujemy z tego miejsca, z tego placu do pani premier. Nie burzcie tego, co mamy, co wspólnie tysiące nauczycieli, rodziców, samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół, a przede wszystkim uczniów zbudowało w ciągu tych 17 lat. Nie niszczcie Państwo dorobku gimnazjów. Szkoła polska potrzebuje wsparcia, potrzebuje różnorodnej pomocy, ale na pewno nie potrzebuje pomocy realizowanej przy pomocy koparek, spychaczów i dźwigów, bo tak traktujemy ten zamęt i ten chaos realizowany przez panią minister Annę Zalewską. Nauczyciele wiedzą, czego się od nich oczekuje. Wiedzą także rodzice, wiedzą uczniowie. Chcemy w spokoju, przewidywalności i przede wszystkim w bezpiecznej i spokojnej atmosferze pracować. Nie oczekujemy żadnej reformy, żadnego zamętu i żadnego chaosu w wersji pani minister Anny Zalewskiej. Zdaniem
zdaniem tysięcy nauczycieli, rodziców, organów prowadzących, tych, którzy są najważniejszymi interesariuszami w tej sprawie, Szkoła Polska potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy różnorodnej i tej finansowej, tej materialnej, wyrażonej w zwiększaniu nakładów na edukację, w tym na płace nauczycieli, na płace pracowników oświaty. I tego oczekujemy, tego się domagamy, a nie 35 zł waloryzacji od pani ministra Edukacji Narodowej. Chcemy godziwego wzrostu płac, że Szkoła Polska jest w stanie podołać tym zobowiązaniom i tym nadziejom i tym oczekiwaniom, które wobec szkoły wyrażają rodzice. Bo mogę Państwa zapewnić, że mamy najlepszą kadrę edukacyjną w Europie, że mamy bardzo dobrych nauczycieli, dobrych i oddanych pracowników oświaty, którzy wiedzą, co do nich należą. I od nich, i od rodziców, i od uczniów zależy sukces polskiej szkoły. A takim sukcesem są choćby wyniki badań PISA. Bardzo serdecznie wszystkim nauczycielom za to dziękujemy, ale oczekujemy, że żaden polityk, bez względu na opcję polityczną, bez względu na wymiar sukcesu wyborczego, nie będzie próbował zawłaszczać polskiej edukacji, bo ona jest naszym wspólnym dobrem całego narodu, bo każdy od tej edukacji ma prawo oczekiwać realizacji swoich planów, swoich zamierzeń, swoich oczekiwań, bo to jest coś, co wyróżnia nas w Zjednoczonej Europie. Dobra, na bardzo wysokim poziomie edukacja. Po raz pierwszy od dawna wspólnie nauczyciele i dyrektorzy, samorządy, politycy, mamy nadzieję, że wszyscy, którym leży na sercu dobra edukacji, chcemy zaprotestować przeciwko temu chaosowi. I mam nadzieję, że to dzisiejsze wydarzenie będzie początkiem budowania wielkiego społecznego procesu niezadowolenia i protestu i sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w sferze polityki edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Chcemy wspólnie zbudować obywatelski front odmowy wobec tego zamętu, tego chaosu, którego twórcą jest minister Anna Zalewska. Nikt z nas nie był nigdy pytany o to w procesie tych rzekomych konsultacji, czy chce utrzymania, czy też likwidacji gimnazjów. Nikt z nas nie był pytany o to, czy oczekuje tego rodzaju radykalnych zmian. A pani minister, posługując się kłamstwem, nieprawdą, manipulacją, a przede wszystkim oszczerstwem wobec tysięcy gimnazjalnych uczniów i nauczycieli, próbuje wmówić opinii publicznej, że Szkoła Polska potrzebuje rewolucji. Nie potrzebujemy rewolucji, nie potrzebujemy minister Anny Zalewskiej. Szanowni Państwo, chcemy oddać głos tym, którzy są najbardziej zainteresowani w edukacji swoich dzieci, rodzicom. I miejmy nadzieję, że ta koalicja, ten wspólny front będzie trwał tak długo, dopóki Sejm, dopóki rządzący nie ustąpią przed naszym rodzicielskim, nauczycielskim, samorządowym protestem. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Stoję tutaj przed Wami jako nauczycielka samodzielnego gimnazjum, która mówi nie reformie pani Zalewskiej. Mówię nie stanowcze chaosowi. Mówię nie rozbiórce oświacie. Mówię nie, bo nie wiem, co się stanie raz z nami od września. Pani minister zadaje pytanie, jak po tym toruńskim demotywatorze mamy pracować? Jak uczyć, pani minister? Jak? Jak żyć? Pani minister powołuje się na głos rodziców, mówiąc, że to my chcemy tej reformy. Nie, pani minister, my tej reformy nie chcemy. My chcemy dla naszych dzieci nowoczesnej szkoły, nastawionej, patrzącej w przyszłość, a nie w przeszłość. A przede wszystkim szkoły przewidywalnej. Takiej szkoły dobra zmiana dla naszych dzieci nie chce. W zamian za to proponuje nam zmianę złą. Nie chcemy pisanych na kolanie podręczników. Nie chcemy, żeby nasze dzieci były przesuwane pomiędzy szkołami jak pionki. Dlatego tej niepotrzebnej, wprowadzanej w niesamowitym pośpiechu reformie mówimy nie. Nie dla chaosu w szkole! Tutaj z różnych zakątków Polski cały
całymi rodzinami, z naszymi dziećmi, które są mądrymi, wrażliwymi i otwartymi na świat ludźmi. Nie chcemy, żeby ktoś im zamykał drzwi do tego świata. Za niepotrzebną, nieprzygotowaną i pisaną na kolanie ustawę pokazujemy pani minister Annie Zalewskiej czerwoną kartkę. Pokażmy czerwoną kartkę pani minister! Czerwona kartka dla pani minister! Jestem rodzicem dziecka, które uczy się w gimnazjum numer 25 w Gdańsku. Gimnazjum, które zostanie zlikwidowane, nie wygaszone, tylko zlikwidowane, po prostu zniknie. Nauczyciele znikną, dzieci też znikną. Wyobraźcie sobie, jak one się czują. Aby się przed tym obronić, chcą przekształcić się w liceum przy współpracy z władzami miasta. Jesteśmy rodzicami, prawie wszyscy tutaj, powierzamy Państwu nasze dzieci z ufnością, zawierzamy, że wychowają je w dużej mierze i wyedukują dobrze. Te zmiany, nie nazwę ich reformą, bo to są zmiany, nie reforma, są nieprzemyślane, niezaplanowane, kolidują w wielu miejscach, są po prostu barbarzyństwem na miarę Hunów albo zaborów. Tak traktowana polska edukacja nie była od czasów zaborów. Stop reformie edukacji! Stop reformie edukacji! Z kim będą się uczyły, gdzie będą się uczyły i nie wiedzą jeszcze nawet czego będą się uczyły. Kiedy nauczyciele zdążą się przygotować, jak jeszcze nic, nie ma żadnej podstawy programowej. Mam apel do rodziców. Powstaje dużo inicjatyw rodziców, ale potrzeba nas więcej. Nie dajcie się zwieść gładkiej mówce, że jakoś to będzie, będzie dobrze. Interesujcie się, zadawajcie pytania, drążcie, dowiadujcie się. Pomóżcie nam, jest petycja stopkumulacji.pl. Nie jest to kumulacja w Totka, jest to kumulacja fal dzieci, która przyjdzie i będą się uczyć na dwie zmiany w piwnicach, na dachach, nie wiem gdzie. Tu jest środowisko badaczy, naukowców, którzy od kilkunastu lat badają efekty pracy gimnazjów. Minister Zalewska mówi, że gimnazja się nie sprawdziły, że mają kiepskie wyniki i wymagają likwidacji. Nauczyciele, rodzice, nie wierzcie tym słowom, to jest manipulacja wynikami badań. Naukowcy jasno mówią, osiągnięcia naszych gimnazjów, praca naszych nauczycieli, osiągnięcia naszych uczniów należą do najlepszych w Europie. Potwierdzają to liczne badania naukowe. Minister Zalewska mówi, że gimnazja nie poprawiły osiągnięć, że zwiększyły nierówności. To nieprawda. Powołuje się na wyniki badań naukowców. Wszyscy ci naukowcy powiedzieli, że to manipulacja, ich badania pokazują zupełnie co innego. Mamy też listy kilkuset już naukowców do pani minister, nawołujące do tego, żeby zatrzymać tą reformę, żeby zastanowić się i przygotować zmiany, jakich polska edukacja potrzebuje. Nie są to zmiany, które proponuje minister Zalewska. Dlatego mówimy razem nie dla chaosu w edukacji. Rodziców, delegacja zaniesie petycję o zawetowanie ustawy, a rodzice zaniosą księgę osiągnięć gimnazjów. Chcemy, moi drodzy, chcemy pokazać panu prezydentowi, mam nadzieję, że to do niego dotrze, że nasze stwierdzenia o dobrej pracy gimnazjum mają swoje odzwierciedlenia w praktycznych rezultatach. Tutaj kilka okręgów przygotowało tego rodzaju księgę osiągnięć. Dwie z nich prezentujemy. To są bogate materiały ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli. Niech pan prezydent to zobaczy. To są argumenty, to są fakty, a nie pustosłowie pani minister edukacji. Gimnazja są super! I dzieciaków. I teraz do was. Uczniowie, dzieciaki, popatrzcie, co się dzieje. Jesteśmy tutaj dla was. Dzieciaki, uczniowie, rodzice, nie dajmy sobie wmówić tego, że dzieci w gimnazjum, uczniowie w gimnazjum to patologia. Tak nie jest.
Chciałbym w imieniu nie dla chaosu w szkole, ale także nauczyciel historii, ale także absolwent gimnazjum powiedzieć, że cieszymy się, że jesteśmy tu tak licznie. Dzięki! Dziś polska szkoła nie potrzebuje destrukcji, lecz mądrych i przemyślanych zmian. Dlatego też wszyscy razem powiedzmy nie. Nie dla likwidacji gimnazjum i tworzenia molochów szkół. Nie! Nie dla chaosu w szkole! Nie dla chaosu w szkole! Nie dla obrażania tysięcy polskich nauczycieli przez minister Zalewską, która mówi, iż gimnazja nie wyrównywały szans. Te słowa to hańba, pani minister. Słowa niegodne pierwszego nauczyciela Rzeczpospolitej Polskiej. Obrażania polskich gimnazjalistów, o których się mówi, że są to potwory, bo na takich i kreują dzisiaj media, ministerstwo i rząd. Ale także nie dla marnotrawienia publicznych pieniędzy. Koszt reformy w samej Warszawie to 200 milionów złotych. Zatem można stworzyć 6 nowych szkół lub 20 przedszkoli. Dziś polska szkoła potrzebuje spokoju i dobrego ministra edukacji. Nie ma ani jednego, ani drugiego. Dlatego też apeluję, bądźmy razem i zatrzymajmy ten koszmar edukacyjny minister Zalewskiej. Dziękuję. Kostępskiego, prezydenta Świętochłowic. Świętochłowice i cały Śląsk są dzisiaj z wami. Drodzy nauczyciele, 1 października tego roku obchodziliście 111 lat, jak powstał wasz związek. Wtedy, w 1905 roku, również was prześladowano za to, że uczycie. I po 111 latach, nie pod zaborami, ale w wolnej, demokratycznej Polsce, znowu musicie walczyć o swoje miejsca pracy. Liczba 111, 3 jedynki, niech będzie dzisiaj symbolem 3 jedynek, czyli niedostatecznych, które my wszyscy dzisiaj razem wystawiamy obecnemu rządowi. Obrażać polskich rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Jak długo można mówić, że polska szkoła jest zła, że polski uczeń nie jest mądry? To wszystko jest oparte o kłamstwie. Nam się wmawia jako samorządom, że my tylko liczymy pieniądze. Tak, bo my chcemy dać środki finansowe na dodatkowe lekcje, na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, na dokształcenie nauczycieli, a nie na kolejne przemeblowanie w szkołach. A co się nam za to proponuje? Proponuje się nam za to zniszczenie tego, co dobrze do tej pory funkcjonowało. I dlatego się na to nie zgadzamy. Dlatego Związek Miast Polskich od wielu miesięcy protestuje przeciwko tej złej zmianie. Proszę państwa, nauczyciel polski to nie jest mebel, to nie jest ławka do przestawiania między szkołami. Polski uczeń to nie jest królik doświadczalny.
Nam zależy na dobrej, otwartej, demokratycznej, europejskiej szkole, a nie szkole ksenofobii uczącej uczniów do obrony terytorialnej Antoniego Macierewicza. Jesteśmy z wami! Początku. Sześć dużych korporacji samorządowych mówi od początku nie deformie, bo z reformą to nie ma nic wspólnego. Wczoraj rozpoczął pracę zespół, który ma wypracować standardy pracy pracowników oświaty. Na moje pytanie, czy w takim razie trzeba się zatrzymać i rozmawiać na temat tego, aby tą reformę wprowadzić inaczej, czyli przygotować ją tak jak należy, usłyszałem od pani minister, to nie ma nic wspólnego z reformą. Kochani, wasz status, status zawodowy nauczyciela i pracownika oświaty według minister edukacji Anny Zalewskiej nie ma nic wspólnego z reformą oświaty. Takie zdanie jest nie do przyjęcia przez samorządy, przez nauczycieli, przez tych, którzy dla edukacji pracują. Z Polski dochodzą głosy, że nauczyciele są zastraszani, że grozi się im dzisiaj zwolnieniem z pracy. Nie pozwolimy na to. Będziemy z wami. Co prawda zanosicie petycję do pana prezydenta, ale z doświadczenia wiem, że pan prezydent nie spieszy się do tego, żeby reformy PiS-u odwracać. Co prawda w parlamencie PiS ma większość, ale tutaj, w tej sprawie, tylko my wspólnie, razem możemy stanowić taką większość, która tę pseudoreformę zablokuje. Nami rządzą. Mówili reformy? Nie. Czy chcecie niszczyć gimnazja? Nie. Pani minister, słyszała pani, to jest głód 50 tysięcy ludzi, a kolejne tysiące w domach przed telewizorami krzyczą dokładnie to samo. Nie chcemy zmiany w edukacji, które niszczą polskie szkolnictwo. Nie chcemy zmiany edukacji, które likwiduje miejsca pracy. Szanowni państwo, samorządowcy, będziemy z wami do samego końca, tak jak byliśmy od początku tych śmiesznych, głupich zmian. Mówię to do was jako prezydent Sosnowca, ale również jako ojciec syna, który właśnie teraz chodzi do gimnazjum, który dziękuje nauczycielom gimnazjum, którzy starają się każdego dnia, żeby był coraz lepszy, coraz mądrzejszy, bo nauczyciele gimnazjum to tak samo fantastyczni nauczyciele jak wszyscy inni. Szanowni państwo, powiem więcej. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, że jestem drugiego sortu. Już jestem do tego przyzwyczajony. Ale moja córka, która również chodziła do gimnazjum, dzisiaj studiuje na dwóch kierunkach, bo chodziła do gimnazjum i tam ją tego nauczyli. Chcemy gimnazja, chcemy, żeby nauczyciele mieli pracę. Pani minister, proszę tego posłuchać. Dziękuję. Dziś wyszliśmy na ulicę! O zabranie głosu prosimy panią Katarzynę Lubnauer, posła Nowoczesnej. Witam państwa. Muszę powiedzieć, że z tą kredą się bardzo dobrze czuję, ponieważ spędziłam z kredą w ręku 20 lat przy tablicy. Co prawda na uczelni, bo jestem nauczycielem akademickim, ale 20 lat używałam kredy. Proszę państwa, w Polsce wiele rzeczy trzeba zmienić, ale są dziedziny, które wymagają szczególnie uważnej i spokojnej zmiany, racjonalnej zmiany. Taką dziedziną jest edukacja. Dzieciom należy się od nas dorosłych spokój i rozsądek. Tego spokoju i rozsądku nie mamy przy tej reformie. Nie eksperymentujmy na dzieciach. Nie wolno eksperymentować na dzieciach. Proszę państwa, chcemy być może innej szkoły, chcemy bardziej przyjaznej, praktycznej szkoły dla naszych dzieci. Chcemy szkoły kształtującej otwartych obywateli. Takie bywajmy, ale nie likwidujmy gimnazjów. Dzisiaj dlatego zabójczych dla edukacji, bez wysłuchania nauczycieli, bez wysłuchania uczniów, pracowników szkół i ekspertów oświatowych. Nie ma naszej zgody na kłamstwo i manipulacje, którymi karmić próbuje nas Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie ma naszej zgody na niebezpieczne igraszki i bezmyślne zabawianie się losem uczniów i nauczycieli. Nie ma naszej zgody na to,
by tysiące pracowników szkół nie wiedziało, czy i gdzie za kilka miesięcy przyjdzie im pracować. By rodzice nie wiedzieli, do której szkoły będą od września odprowadzać swoje dziecko i jacy nauczyciele będą tam na nie czekać. Nie ma naszej zgody na to, by uczniowie nie wiedzieli, z jakich podręczników mają się uczyć, bo te dotychczasowe pani minister Zalewska wskazuje na nieuchronny przemiał. Nie zgadzamy się, by chora ambicja i bezmyślny upór Anny Zalewskiej, jednej z najgorszych ministrów obecnego rządu, pogrążyły edukację i polską szkołę w chaosie na dekady. Chlubą dla wielu gmin i powiatów są świetnie wyposażone i wspaniale zarządzane gimnazja. Nie wie, na czym polega praca z uczniem w tych gimnazjach. Pani minister nie ma pojęcia o szkole, a chce tej szkole fundować rewolucję. Jesteśmy tutaj dlatego, żeby powiedzieć nie! Nie ma na to naszej zgody! Nie! Mówimy nie! Stanowcze nie! Szanowni Państwo, ten rząd można powstrzymać. Kiedy dziesiątki tysięcy kobiet zagroziły strajkiem, ten rząd się ugiął, przeraził się czarnego protestu i się wycofał. Dziś musimy zatrzymać chaos, który grozi polskim szkołom. Siłą, która może to zrobić, nie jest dziś niestety parlament, bo w parlamencie PiS robi to, co chce. Siłą może być tylko oddolna solidarność pracowników, solidarność zwykłych ludzi, nauczycieli, rodziców, pracowników oświaty. Szanowni Państwo, ten rząd boi się tylko jednego. Boi się strajku w polskich szkołach. Boi się strajku, bo wie, że przed strajkiem będzie musiał ulec. I ja chcę powiedzieć jasno w imieniu partii Razem. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie związek, jaką decyzję podejmą nauczyciele, będziemy z wami, będziemy was wspierać, będziemy z wami w tej walce, bo to jest walka nie tylko o godne płace nauczycieli, nie tylko o bezpieczne miejsca pracy. To jest walka o jakość polskiej szkoły i to jest walka o to, żeby nie niszczyć życia dzieciakom, które będą musiały przechodzić przez koszmar, jeśli minister Zalewska dopnie swego. Dziękujemy! Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Polskiego. Witam i pozdrawiam wszystkich nauczycieli, wszystkich rodziców, samorządowców i wszystkich was, obrońcy polskiej szkoły. Pozdrawiam was w imieniu SLD. Niesiony kaganek oświaty, ale oni niosą kaganiec dla oświaty. Nie zgadzamy się na zdeformowane prawo oświatowe. Nie ma na to naszej zgody. To wszystko chcą osiągnąć kosztem polskich dzieci, polskich uczniów. I kosztem nas, nauczycieli, na to się nie zgodzimy. Cel, jaki chcą osiągnąć, to chyba to, żebyśmy my, nauczyciele, przygotowali rekruta dla armii Macierewicza. Na to zgody nie ma. Nie pozwolimy na to, aby zamienić oświatę na ciemnotę narodową. Na to zgody nie będzie. Wspólnie zwyciężymy. Podjęliście się walki o prawa polskiej szkoły, o
pracownicze! Jesteśmy w miejscu, w którym odbywają się największe wydarzenia narodowe. W miejscu, z którego płynęła modlitwa o demokrację. Dzisiaj z tego miejsca wołamy o dialog, o poszanowanie edukacji, o poszanowanie oświaty, o poszanowanie pracowników edukacji i oświaty, o poszanowanie polskiego nauczyciela! Pojawić się w przestrzeni publicznej, bo nikt tego nie oczekuje. Szkoła jest w stałym, ustawicznym procesie samodoskonalenia. My wiemy, jak to robić. Wiedzą także o tym samorządowcy. Wiedzą nauczyciele, wiedzą rodzice. Spróbujmy wspólnie wypracować konsensus, wspólnie wypracować kierunki zmian, ale one na pewno nie powinny być rewolucyjne. Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy, drodzy goście. Zgodnie z harmonogramem o godzinie 13 zamykamy tę część. Mimo, że jest jeszcze kilkadziesiąt autokarów, które utknęły i nie mogą się tutaj dostać. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za udział w tej części. Wszystkich zaproszonych gości, ale przede wszystkim Was zapraszam do przemarszu pod Sejm Rzeczpospolitej.
Proszę państwa, do mnie.